Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku moneta nazywana wśród kolekcjonerów rubel masoński, ale czy naprawdę ten rubel był masoński, to opowiem w tym odcinku. Także opowiem, jak odróżnić podróbkę od oryginału, bo podróbek w tej chwili jest pełno monet z rosyjskich, a także monet polskich i z innych państw też sporo podróbek. I opowiem, jak odróżnić takie monety w tym filmie. Także opowiem o wizerunkach, co oznaczają symbole podane na tej monecie i jak czytać te wszystkie napisy w języku ruskim napisane. Tuż mamy przed sobą rubel wybijany w latach 1826-1831 za panowania Mikołaja I. Waga tego rubla 20,73 grama. Wybijano taką monetę ze srebra z 868 próby. Średnica takiej monety 30,5 mm. W 26 roku wybito 730 tysięcy, w 27 roku 584 tysięcy. W 28 roku 2,5 miliona, w 29 5,5 miliona, w 30 roku 6 milionów i w 31 roku wybito 3,7 miliona monet. I akurat mamy ten ostatni rocznik. Po tym roczniku już nie było takich orłów tego wzoru. I w roku 1831 mamy dwie odmiany takiej monety. Z otwartą dwójką i zamkniętą dwójką. Co oznacza z otwartą dwójką i zamkniętą dwójką? Tutaj mamy oznaczenie masy czystego srebra w monecie, czyli informacja o ordynacji imienniczej. I u dołu mamy 21. Akurat ta dwójeczka ma kluczowe znaczenie w wyznaczeniu, czy moneta jest rzadszą, czy pospolitą monetą z danego roku. Jeżeli dwójka jest otwarta, tak jak tutaj, zaokrąglona tak do góry i nie zamyka tej dwójeczki, to ta moneta jest dwa razy rzadsza niż dwójka zamknięta, kiedy ogon tej dwójki wchodzi tutaj, zamyka tą dwójkę po prostu. I więc Bitkin wycenił daną monetę o stopniu rzadkości R, czyli dość rzadka moneta. Ilin wycenił tę monetę w 3-4 rubla do 1917 roku, czyli dość rzadka moneta. Jeszcze w tamtych czasach była cena wśród kolekcjonerów. Cena według notowań aukcyjnych i według informacji katalogowej na taką odmianę z otwartą dwójką jest w dwa razy wyższa od monety z dwójką zamkniętą. Czyli mamy faktycznie monetę rzadszą. I jak kupowałem, to sprzedawca nie zauważył tego faktu. Ja kupiłem jako pospolitą monetę. Faktycznie ona już na starcie warta już dwa razy tyle, ile ja zapłaciłem za taką monetę kiedyś. I kosztuje taka moneta w stanie very fine 200 zł, 200 dolarów, a w stanie XF, czyli extremely fine, 1000 dolarów. Daną monetę ja oceniam na stopień na 2 minus, takie stopień zachowania, tak, w mojej ocenie 2 minus można śmiało dać, dlatego że moneta nie ma tam żadnych uszkodzeń rantu, jest czytelna z obu stron, ma niektóre elementy troszeczkę wytarte, ale pomimo to jest w dość dobrej kondycji, ma oryginalny taki jeszcze połysk z tamtych czasów, ma oryginalną patynę, moneta nie była nigdy czyszczona, ma taką szlachetną taką patynę, jak to na monetach obiegowych, srebrnych monetach obiegowych z tamtych czasów.
Na monecie tej stosowano wzór orła państwowego z 1825 roku, ale to nie był żaden orzeł masoński, tylko ten orzeł to był jakby ze stylu ampir pobrany taki wzór tego orła i pojawa tego orła była związana z zwycięstwem nad wojskiem napoleońskim w 1812 i 1814 latach. I akurat plemiona germańskie miały takie symbole na swoich symbolach państwowych, tak? I stąd pobrano taki wzór i Mikołaj pierwszy zastosował taki orzeł po raz pierwszy i po raz ostatni w Imperium Rosyjskim. No a teraz Rosja też taki wróciła do tego orła masońskiego tak zwanego. Coś z tym orłem. Orzeł ma dwie głowy. U góry widzimy koronę cara Mikołaja I. Po środku widzimy herb Moskwy. Święty Jerzy zabijający smoka, czyli zmija. Skrzydła, długie skrzydła tego orła opuszczone w dół. W lapach orzeł trzyma symbole państwowe, czyli wieniec w jednej lapie trzyma, a w drugiej trzyma jakby pioruny, strzały pioruna. I to jakby symbolizuje i oznacza jakby symbole władzy, tak? I wstęgi takie rozwijające się w lapach orła na całą szerokość tego orła. Pod orlem widzimy oznaczenia mincerskie NG, Nikolaj Graczow, który rządził Mynicą. W tamtym czasie Mynica moskiewska nie działała, wybijała monety tylko Mynica w Sankt Peterburgu. I więc była monopolia na wybijanie tych monet. No i żartowano, że ten Nikolaj Graczow rządzi z rynkiem srebra w tamtym czasie. W otoku widzimy oznaczenie nominalu monety. Cyrylicą napisano moneta, gwiazda sześciokątna, czyli gwiazda Dawida i rubl i kropeczka. Czyli moneta rubl. U dolu napis rok 1831 i napis goda, czyli roku. Rubl 1831 roku. Na tej stronie widzimy, na rewersie u góry widzimy koronę cara. Napis w czterech wierszach symbolizujący oznaczenie masy czystego srebra w monecie, czyli informacja o ordynacji myniczej. Czystego, nie, czystego srebra 4 złotnika 21 dola. Kreska SPB, czyli czystego srebra 3 złotnika 21 doli. SPB to oznaczenie mennicy sankt-peterburskiej. I ten napis mieści się w dwóch galonskach liści dębowych po prawej stronie, a po lewej stronie galonska oliwkowa. Rand tej monety ma takie wystające krawędzi, które chronią faktycznie tą monetę przed zniszczeniem. I to jest bardzo dobre zastosowanie. Tak, i zaraz pokażę Państwu najważniejszy, faktycznie najistotniejszy moment w tym wszystkim. Jak odróżnić, czy moneta jest oryginalna z tamtych lat, czy moneta jest podróbna. I tutaj mowa idzie o rancie monety.
Rand monety zawsze miał z inskrypcją był wybity i ta inskrypcja brzmiała tak: ser. 83, 1 trzecia proby, 4 zol. 82, 14,25, czyli 4 srebra 83 i 1 trzecia próby, 4 złotnika 82 i 14,25. No i ten napis tutaj na tej monecie tak jakby został wybity. Widzicie, bo napis dość słabo został wybity i to normalnie dla danej monety, bo jak kiedyś zaczynałem tę przygodę z monetami rosyjskimi, to jak trafiła ta moneta, to miałem wątpliwości, czy to moneta oryginalna, czy nie. Ale z czasem to doświadczenie jakby przechodzi, moneta jest oryginalna, pomimo to, że połowa napisu nie została wybita. Czyli po 4 już prawie nie widać napis zol, kropka i tutaj 82 i 14,25 też tego nie widać i tylko kropka kończąca ten napis. Natomiast bardzo dobrze widać napis ser. 83 1,3 próby i czwóreczka. Czyli połowa tego napisu została słabo wycisnięta na tej monecie. No i jak sprawdzić oryginalność tej monety? Moneta z tamtych czasów powinna stać na rancie, normalnie stać i nie padać. Jeżeli to oryginalna moneta, to zaraz sobie pomogę drugą ręką, to musi stać na rancie. Ja mam takie ten stół jakby z wypukłościami, to ta moneta niezbyt dobrze może tam gdzieś tam czasami stoi. Jak moneta sobie normalnie stoi na rancie, to można powiedzieć, że moneta jest oryginalna, tak? I tak można akurat sprawdzić, czy moneta jest oryginalna. Akurat w tym miejscu, gdzie te napisy słabo zostały wybite, to moneta słabo stoi, tak, na rancie. Prawie nie stoi na tym rancie. I to nic poważnego, to normalnie. Tam, gdzie normalnie został wybity napis, to moneta stoi na rancie. Takie główna zasada do sprawdzania tego, czy moneta jest oryginalna. Oprócz tego trzeba jeszcze zmierzyć wagę tej monety i średnicę. To najważniejsze parametry, które pozwolą Państwu dowiedzieć się, czy macie do czynienia z oryginalną monetą, czy z monetą podróbną. No, dość często też podrabiano monety z tego samego stopu srebra, wytapiano monety, ale to droższe monety tak produkowano, a takie monety, które wartują po 200 tam dolarów, czy tam po 100 dolarów w stanie bardzo dobrym, to raczej rzadko podrabiano. A jak już podrabiano, to metodą wylewu i te monety będą różnić się, będą mieli inną masę i będą mieli inne średnice i nie będą stały na rancie, tak jak ta moneta u nas normalnie sobie stoi, to już z odlewem tego nigdy nie zrobisz sobie. Także tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj było. I do zobaczenia w następnych odcinkach.